Uroczyście rozpoczęło się posiedzenie Kieleckiej Rady Miasta. Pożegnano i uhonorowano Zdzisława Skowrona oraz Mariana Rumina. Pierwszy z panów od 2003 roku pełnił funkcję prezesa Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Za jego kadencji wybudowano ponad 200 mieszkań. 1 października tego roku przeszedł na emeryturę. Wydawało mi się, że przejście na emeryturę to taka prosta, zwykła rzecz. Jednak serce bije mocno, kiedy się doświadcza tego faktu, że jest się już emerytem. 40 lat działał na rzecz kieleckiej kultury Marian Rumin, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Jesienią przeszedł na emeryturę. Prezydent Kielc oraz radni uhonorowali go za pracę i zaangażowanie. Bardzo dziękuję wszystkim, szczególnie obecnym władzom, że mogłem przez tyle lat jakoś utożsamiać swoją pracę ze swoimi zainteresowaniami, które rzeczywiście nawzajem się wspierały i były w znacznej części tożsame. Jest to rzadkie dziś, żeby ludzie pracowali tam, gdzie czują się najlepiej, żeby swoją pracę w jakimś sensie kochali i czuli, że nie ma zbyt radykalnego podziału między czasem publicznym a czasem dla siebie. W roboczej części posiedzenia radni przegłosowali kandydatury ławników do sądów powszechnych działających na terenie gminy Kielce. Do Sądu Okręgowego na kadencję 2012-2015 potrzeba 141 ławników, a do rejonowego 56. Rajcynie wyrazili zgody na podwyżkę stawek podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zanim doszło do głosowania, skarbnik Barbara Nowak, przekonując radnych do zaakceptowania projektu, tłumaczyła, że wydatki miasta rosną szybciej niż tempo dochodów, m.in. z uwagi na nowe obiekty sportowe i oświatowe, które samorząd musi utrzymywać, prowadzone inwestycje oraz nowe zadania przekazywane przez rząd. O zrozumienie problemu i zaakceptowanie propozycji podwyżek apelował również prezydent Kielc. Po długiej dyskusji w głosowaniu 14 radnych było przeciw podwyżkom, 8 opowiedziało się za, a 3 wstrzymało się od głosu. Podczas posiedzenia Rady podjęto także obszerny pakiet uchwał dotyczących sprzedaży lokali oraz nabycia bądź sprzedaży nieruchomości, m.in. przy ulicy Wikaryjskiej czy Tatrzańskiej. Ożywioną dyskusję wywołała natomiast propozycja bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przy ulicy Leśnej 7. Znany reżyser Leszek Kumański ubiega się o wydzierżawienie na 15 lat budynku po Biurze Wystaw Artystycznych, gdzie zamierza stworzyć galerię sztuki z funkcją gastronomiczną. Radni projekt uchwały zaakceptowali przy 20 głosach za, 1 przeciw oraz 4 wstrzymujących się. Radni podjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod obwodnicę zachodnich dzielnic Kielc. Trasa połączy z centrum osiedla Czarnów, Poddalnią i Ślichowice.